Jakiś czas temu mieliśmy okazję testować dla Was wędkę i kołowrotek od firmy Robinson z serii Carpex. Zestaw specjalnie przygotowany pod potrzeby i wymagania wędkarzy karpiowych. Testowali je czołowi zawodnicy z różnych teamów w całej Europie. Dziś mamy okazję przyjrzeć się wędzisku z serii Camu od tego samego producenta. Wędka Camu Carpex Carp to bardzo dobrze wyglądające wędzisko, które swoimi walorami estetycznymi i użytkowymi powinno zadowolić profesjonalnych karpiarzy. Dolnik wędki wykonany został z wysokiej jakości neoprenu, a został tak wyprofilowany, że doskonale leży w dłoń. Doskonale leży zarówno przy wyrzucie, jak i holu, a jego końcówka na przedłużeniu ręki wystaje jeszcze około 30 cm. Jest się o co zaprzeć. Estetyka wędziska, blank w barwach Camu oraz precyzyjne i zharmonizowane z całością wykończenie detali sprawiają, że wędzisko wygląda bardzo atrakcyjnie. Wędka Carpex Camu Carp, jak sama nazwa wskazuje, wykonana została w maskowaniu. Jest to oczywiście przede wszystkim element designu. Model, który prezentujemy, mierzy 3,9 m i ma 3,5 lbs. Kij ten powinien znaleźć się w kręgu zainteresowań tych z Was, lubiących wyrzucać swoje zestawy. Dzięki niezwykle sprężystemu, wysmukłemu blankowi można nią oddawać dalekie rzuty. Pomagają w tym także dobrze dopasowane i solidne, wysokiej klasy przelotki SIG typu Slim K-Concept. Pierwsza przelotka jest bardzo duża, ma średnicę 50 mm, co sprzyja szybkiemu schodzeniu żyłki. Nie bez znaczenia jest także odległość od uchwytu kołowrotka do pierwszej przelotki. To równy metr. Ceny w polskim internecie zaczynają się od 300 zł, a kończą na 350. Ich długość transportowa to 1,8 m i 2 m.